Witajcie w Polsce.pl. Wracamy do Państwa. Ja w studiu witam kolejnego gościa, którym jest senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Zaczniemy od dość optymistycznych sondaży poparcia. Sondaży w kontekście wyborów samorządowych na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby ponad 41% Polaków, no co daje tutaj ponownie samodzielną większość w polskim parlamencie. Platforma Obywatelska na drugim miejscu. Mogłaby liczyć na poparcie prawie 26%. I trzecie miejsce to taka ciekawostka, która tendencja w zasadzie, która utrzymuje się już od jakiegoś czasu. Sojusz Lewicy Demokratycznej prawie trochę ponad 9% poparcia. Na początek znakomita informacja dla Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony trzeba chyba cały czas, biorąc pod uwagę te pozytywne sondaże, pamiętać o tym, aby jednak poparcie utrzymać. Tak, sondaże, cieszymy się z tych dobrych sondaży, bo to jest taki dowód, że idziemy w dobrym kierunku i że te nasze działania i nasze propozycje, w szczególności to nowe otwarcie piątka Morawieckiego, zostały życzliwie przez wyborców przyjęte i mają akceptację. Natomiast, tak jak pan redaktor powiedział, nie można dać się uśpić dobrym sondażom, bo dzisiaj te sondaże są takie, jutro mogą być inne i trzeba pracować. My dopiero teraz, w tym tygodniu pan premier Mateusz Morawiecki wyznaczy termin wyborów samorządowych, no i ruszy kampania. Będziemy na pewno w tej kampanii bardzo ciężko pracowali, aby przekonywać Polaków i aby w jak największej ilości miejscowości i sejmików wygrać te wybory i móc tą Polskę zmieniać także od dołu, od tej strony samorządowej. Ruszy oficjalnie kampania, nieoficjalnie już w wielu miejscach ta kampania trwa. Panie senatorze, jak ocenia pan senator to, że przed oficjalnym wyznaczeniem daty wyborów, przed oficjalnym startem poszczególnych kampanii wyborczych, już te kampanie wyborcze trwają wbrew tak naprawdę prawu? Nie, panie redaktorze, nie wbrew prawu. Partie polityczne mają prawo przez cały okres, w każdym możliwym terminie spotykać się z wyborcami i przedstawiać swój program. I Prawo i Sprawiedliwość do tej pory to robiło. Objechaliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. Ponad 50 posłów i senatorów z najbardziej rozpoznawalnymi nazwiskami jeździło, spotykało się z wyborcami, przedstawiało program Prawa i Sprawiedliwości, podsumowało te ponad 2 lata rządów, pytało się, co zrobić jeszcze na kolejny rok, ponad rok czasu, i to posłowie jeździli nie do swoich okręgów wyborczych, więc tutaj trudno mówić, że to była kampania wyborcza. Partie polityczne powinny nawet, bym powiedział, spotykać się z ludźmi i rozmawiać z ludźmi. Gdybyśmy tego nie robili, to też byłby zarzut, że posłowie, senatorowie zamknęli się w swoich biurach poselskich, senatorskich i nic nie robią. Spotkania z wyborcami przedstawicieli partii politycznych to jest i prawo, i obowiązek. Natomiast kampania wyborcza zacznie się najpóźniej od piątku do czwartku. Pan premier ma czas do wyznaczenia terminu wyborów. I ona rządzi się troszkę innymi regułami. Najpierw partia polityczna będzie musiała zawiązać komitet wyborczy i ten komitet wyborczy w imieniu partii politycznej będzie prowadził kampanię wyborczą, biorąc pod uwagę określone wymagania, ograniczenia, prawa, które też się z tym wiążą. Więc jeszcze kampania nie ruszyła. Natomiast oczywiście poszczególni kandydaci, którzy wiedzą, że będą kandydowali, którzy się zastanawiają, no, spotykają się z mieszkańcami w poszczególnych miastach. To jest ich prawo. A pan senator się spotyka? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Jelenią Górę? My w Jeleniej Górze oczywiście jeszcze takich ostatecznych decyzji nie podjęliśmy. Oczywiście też, tak jak wszyscy, zastanawiamy się, kto będzie kandydatem na prezydenta. Ja nie ukrywam, że otrzymałem taką propozycję kandydowania na prezydenta Jeleniej Góry, co jest dla mnie zaszczytem, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeszcze konferencji takiej oficjalnej nie zrobiliśmy w Jeleniej Górze. Czekamy na ogłoszenie oficjalnej daty wyborów i wtedy przyjadą władze Prawa i Sprawiedliwości, szef okręgu, i wtedy będzie wszystko jasne, kto jest kandydatem.
PiS-u na prezydenta Jeleniej Góry. No i też przedstawimy pewne założenia programowe dla miasta. Na razie mamy dwóch kandydatów, którzy się oficjalnie ogłosili. Hubert Papaj, przed laty był on w Platformie Obywatelskiej, ale po konflikcie właśnie w Platformie Obywatelskiej Platformę Obywatelską opuścił i mamy kolejnego kandydata, Jerzy Łużniak, który ma poparcie Platformy Obywatelskiej obecnie. No i pan, panie senatorze, dołączyłby właśnie jako trzeci kandydat. I tutaj pojawiają się jeszcze informacje ewentualnie tego, że być może Sojusz Lewicy Demokratycznej by chciał kogoś w Jeleniej Górze wystawić oraz Kukiz 15. Myślę, że tych kandydatów będzie wielu, bo taka jakby historia pokazuje, że w Jeleniej Górze wielu kandydatów zawsze w wyborach startuje. Dzisiaj Platforma Obywatelska no jakby namaściła swojego zastępcę, znaczy zastępcę obecnego prezydenta, który nie kandyduje. I myślę, że dobrze, że pan Marcin Zawiła nie kandyduje, bo ludzie już są zmęczeni tymi rządami Platformy Obywatelskiej w Jeleniej Górze. 8 lat rządów Marcina Zawiły, wcześniej 4 lata jeszcze Marka Obrębalskiego, który też po drodze już się rozstał z Platformą Obywatelską. Myślę, że 12 lat rządów Platformy Obywatelskiej z różnymi prezydentami to jest taki okres czasu i taka cezura jak w roku 2006, że wtedy ówczesny prezydent Kusiak z SLD nie wszedł nawet do drugiej tury i myślę, że w tych wyborach także mieszkańcy Jeleniej Góry będą oczekiwali zmiany i będą oczekiwali, że to już nie będzie kolejny kandydat Platformy Obywatelskiej. Tak, do mnie dochodzą słuchy, że mieszkańcy są już zmęczeni rządami Platformy, tym bardziej, że to nie były w moim przekonaniu rządy udane. Jelenia Góra bardzo mocno wyludnia się, nie ma rozwoju gospodarczego tego miasta. Tracimy pewną szansę rozwojową i jeżeli teraz nie wygra prezydent, który przedstawi wizję rozwoju, to biorąc pod uwagę, że te wybory będą, ta kadencja będzie 5-letnia, no to można by powiedzieć, że niezbyt dobry prognostyk. Niezbyt dobry prognostyk, jeżeli nie wygra prezydent z pewną wizją rozwoju, a przez ostatni okres czasu tego rozwoju w Jeleniej Górze w moim przekonaniu było jak kot napłakał przysłowiowo. Zobaczymy zatem, co Jelenią Górę czeka w kontekście nadchodzących wyborów. Natomiast wiemy, co czeka mniej więcej, co czeka Wrocław. Jacek Sutryk oficjalnie kandydatem Koalicji Obywatelskiej, czyli Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, z poparciem dodatkowo Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Czy dziwi pana, panie senatorze, że ta cała tak naprawdę opera mydlana wokół kandydata Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu się tak zakończyła i że tutaj poparcie jest dość szerokie, jeżeli chodzi właśnie o tego kandydata ze strony opozycji? No to, co wyprawiła Platforma Obywatelska we Wrocławiu, to jest takie mistrzostwo świata, bo to już ich trzeci kandydat w przeciągu kilku miesięcy, tak? Najpierw była pani poseł Chybicka, zachwalana przez Grzegorza Schetynę, później nagle panią Chybicką odstawiono na boczny tor i powiedziano, że najlepszym kandydatem będzie Kazimierz Michał Ujazdowski. Też pan Grzegorz Schetyna zachwalał Kazimierza Michała Ujazdowskiego, że to jest najlepszy format kandydata na prezydenta Wrocławia. I potem ku znów zdziwieniu chyba nawet i działaczy Platformy Obywatelskiej, ale i wrocławian, nagle pana Michała Ujazdowskiego też odsunięto. No i pojawił się pan Sutryk. Postać dość tajemnicza, bo w ogóle osoba nieznana, czy bardzo mało znana, dyrektor jednego z departamentów w ratuszu. No, ma szerokie poparcie, tak, bo to, jak pan redaktor powiedział, i nie tylko Platforma, i Nowoczesna, i SLD, tak, i pan Dutkiewicz. Nie sądzę, żeby akurat rekomendacja Rafała Dutkiewicza, który jest zużytym prezydentem Wrocławia, który, przypomnijmy, 4 lata temu ledwo co wygrał dopiero w drugiej turze wybory, mimo olbrzymiego poparcia, także medialnego, i takiego robienia z niego niemalże bohatera we Wrocławiu. No zobaczymy, mamy bardzo dobrą kandydatkę, panią posłankę
Mirosławę Stachowiak-Różecką. Myślę, że Mirka będzie mocno walczyła i wygra te wybory we Wrocławiu, bo Wrocław też potrzebuje zmiany. Od 90 roku, od początku samorządów, Wrocławiem zawsze rządzili ludzie właśnie takiego pokroju Unii Wolności, tak? Przydałoby się we Wrocławiu taki zwrot w myśleniu, w wizji miasta. I wiem, że pani posłanka Mirosława Różecka-Stachowiak taką wizję ma, ma świetny program, jest świetną osobą. Zobaczymy. Będzie bardzo, na pewno mogę zapewnić, że będzie mocno walczyła. Od wyborów samorządowych przejdźmy do wyborów prezydenckich, do których no zdecydowanie dalej niż bliżej, można powiedzieć, ale pojawiają się również sondaże dotyczące tych wyborów. Są już zestawiani ze sobą potencjalni kandydaci, właśnie ubieganie się o fotel prezydenta Polski. Andrzej Duda w drugiej turze wygrywa z Donaldem Tuskiem 51% do 49%. No, pan prezydent chyba od początku swojego urzędowania ma bardzo wysokie notowania i dzisiaj nie sądzę, aby zużyty Donald Tusk był w stanie pokonać Andrzeja Dudy, który jest dobrym prezydentem, który ma pewną świeżość, energię, pomysły i chęć zmienienia tej rzeczywistości. Wspólnie oczywiście z większością parlamentarną, którą tworzy obóz Zjednoczonej Prawicy. No ale trzeba pamiętać, że Bronisław Komorowski na 2 lata przed kolejnymi wyborami prezydenckimi też cieszył się niesłabnącym poparciem. Co więcej, kiedy już kampania się rozpoczęła, kiedy kandydatem był Andrzej Duda, to mało osób stawiało na Andrzeja Dudę, że właśnie zwycięży. Okazało się, że Bronisław Komorowski gdzieś zmarnotrawił całe swoje poparcie społeczeństwa dla samego siebie. No i tutaj myślę, że ten sondaż też w przypadku takich sondaży trzeba pamiętać jednak, że istnieje zagrożenie zmarnowania tego potencjału. Wybory zawsze można przegrać. To przykład Bronisława Komorowskiego pokazał, że nawet z najlepszej pozycji, z najlepszymi sondażami, jeżeli się nie ma cały czas dobrego kontaktu z wyborcami, wybory są zawsze wyzwaniem. Pan prezydent jeździ po Polsce cały czas. Wiem, bo był także u mnie w okręgu wyborczym już w 2 miejscowościach. Wiem, że przychodzą tłumy na spotkania z panem prezydentem. Ma bardzo dobry kontakt z ludźmi. I ja jestem spokojny. Ja wierzę, że Andrzej Duda w roku 2020 będzie na kolejną 5-letnią kadencję prezydentem Rzeczypospolitej. Po prostu jest dobrym prezydentem. Ludzie to doceniają. To jest człowiek, który jest obyty w świecie, zna biegle język angielski. No, same pozytywy pana prezydenta. Nie ma wstydu, kolokwialnie rzecz ujmując, panie senatorze. Teraz, jeżeli chodzi o prezydenta, to na pewno obóz Zjednoczonej Prawicy czeka na decyzję pana prezydenta w kontekście ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Z tego, co wiemy z Pałacu Prezydenckiego, takie informacje się pojawiają, że ta decyzja zostanie podjęta i ogłoszona albo dzisiaj, albo w czwartek. No i pytanie właśnie, czy są obawy w obozie Zjednoczonej Prawicy o to, że pan prezydent zdecyduje się zawetować ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego, bo wczoraj w Pałacu Prezydenckim też odbyło się spotkanie prezydenta z ugrupowaniami listu zawierającego apel o zawetowanie właśnie nowelizacji kodeksu wyborczego. W tym ugrupowaniu, w tym takim związku znajdują się Kukiz 15, PSL, Partia Razem, Prawica Rzeczypospolitej, z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Jagielloński. No my czekamy na decyzję pana prezydenta. Jaka będzie decyzja, tego nie wiemy. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zachęcali pana prezydenta do podpisania tej ustawy, bo ona upraszcza ordynację wyborczą, bo ona faktycznie wzmacnia duże ugrupowania, ale przecież nie wiemy, kto wygra wybory w przyszłym roku. Ale też daje szansę małym ugrupowaniom, bo jeżeli my wprowadzamy sztywne okręgi wyborcze od 3 do 6 mandatów, to są to takie okręgi wyborcze, które funkcjonują w samorządach, i przecież w samorządach małe komitety, lokalne komitety, PSL, SLD funkcjonują, więc to nie jest tak, że ta ordynacja eliminuje. No zobaczymy, jaka będzie decyzja pana. Ale ten próg wyborczy, ten efektywny próg wyborczy jednak zdecydowanie tutaj wzrasta nawet do 20%, i taki próg wyborczy, no nie oszukujmy się, nie jest do przeskoczenia przez właśnie mniejsze ugrupowanie.
Ja się nie zgadzam z tym wyliczeniem, które Biuro Legislacyjne Senatu, bo wszyscy się na te wyliczenia powołują. Ten efektywny próg wyborczy, że on tam jest bodajże był napisany między 16,5 a 20%. Nawet bym powiedział, że w niektórych wypadkach my przecież obniżamy ten efektywny próg wyborczy. Jeżeli na Lubelszczyźnie do tej pory są dwa mandaty, to było wiadomo, że bierze go PiS i Platforma. Natomiast jeżeli my na Lubelszczyźnie wprowadzamy sztywno trzeci mandat do Europarlamentu, to przecież obniżamy ten próg wyborczy, bo zobaczymy, kto ten trzeci mandat teoretycznie weźmie, ale mają szansę te mniejsze ugrupowania, jeżeli uzyskają na Lubelszczyźnie dobry wynik. Więc to są takie wyliczenia bardzo złudne, teoretyczne, matematyczne. Trzeba wiedzieć, jakie komitety wyborcze będą startowały, jak się głosy podzielą. Więc wyznaczenie tego progu efektywnego jest bardzo trudne dzisiaj. Natomiast jaka będzie decyzja pana prezydenta? Obawiam się, że pan prezydent tą ustawę jednak zawetuje, biorąc pod uwagę te sygnały, które płyną z kancelarii prezydenta. No właśnie, panie senatorze, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, informując właśnie wczoraj, że pan prezydent ogłosi swoją decyzję w czwartek, jutro, dzisiaj albo w czwartek, poinformował również, że jeżeli prezydent zdecyduje się na weto, to nie będzie już nowej ordynacji. Jak Prawo i Sprawiedliwość zareaguje właśnie na ewentualne weto prezydenta Andrzeja Dudy? Czy będzie tym wetem urażone, czy dalej będzie normalna współpraca między obozem Zjednoczonej Prawicy a panem prezydentem? Jeżeli pan prezydent zawetuje tą ustawę, to nowej ordynacji nie będzie, bo nie ma takiej większości do odrzucenia w Sejmie weta pana prezydenta, biorąc pod uwagę, jak za tą ustawą w Sejmie głosowały partie opozycji. Więc pewnie te weto będzie skuteczne. Natomiast no na pewno nie będziemy się cieszyli z weta pana prezydenta, bo przecież to jest nasz projekt ustawy, ale łączy nas z panem prezydentem chęć zmiany w Polsce różnych obszarów. Bez tych obszarów, bez współpracy między PiS-em a panem prezydentem nie uda nam się zmienić Polski, nie uda nam się wprowadzić dobrej zmiany w sądownictwie, w szkolnictwie, no niemalże w każdej dziedzinie życia. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej dobrze współpracowało z panem prezydentem, bo są pewne różnice, bo gdyby tych różnic nie było, to bym się nawet dziwił, bo jednak troszeczkę pan prezydent ma inną perspektywę. Zaczęliśmy od sondaży, mamy dobre sondaże, 40, tam prawie 2%, tak? 41 z kawałkiem. Dla Prawa i Sprawiedliwości 42% to jest zwycięstwo i samodzielne rządy. Dla pana prezydenta Andrzeja Dudy 42% to jest porażka, bo trzeba mieć 50% plus jeden, żeby wygrać wybory prezydenta w Polsce. Więc pewna taktyka pana prezydenta musi być inna, ale idziemy w tym samym kierunku i na pewno ordynacja wyborcza nie podzieli PiS-u i prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, był moim państwa gościem. Panie senatorze, dziękuję serdecznie. Dziękuję za rozmowę, życzę dobrego dnia, a państwa zachęcam do pozostania z nami. Wracamy za chwilę.